Dragon's Dogma 2 od swojej premiery 22 marca zebrało już chociażby takie wyniki na Steam Database, które, co by nie mówić, naprawdę imponują. Gra ukazała się na PC-tach i konsolach obecnej generacji, a to jak wypadła możecie sprawdzić chociażby w naszym odcinku Obejrzyj zanim kupisz. Dragon's Dogma 2 kojarzy nam się również z aferą związaną z mikrotransakcjami, ale raczej nie ma co się na ten temat rozwijać, bo wiele osób zastanawia przede wszystkim jedna rzecz. Ile osób zdecydowało się już kupić Dragon's Dogma 2, która kosztuje na PC-tach, przypominam, około 300 zł. Oprócz tego w dzisiejszym odcinku duży pokaz Sony, który może mieć miejsce już niedługo, KOTOR Remake jest w tym momencie na dobrej drodze, wyciekły informacje o nowym Prince of Persia, szef CD Projektu podsumowuje tworzenie Cyberpunka 2077 i nowy wielki hit Steama, który podbija świat. Okazuje się, że Dragon's Dogma 2 kupiło już 2,5 miliona osób. Czyli biorąc pod uwagę to, że gra nie ma nawet 2 tygodni, jest to naprawdę świetny wynik. No i to, że gra odniesie sprzedażowy sukces, pokazywały chociażby statystyki, o których mówiłem wcześniej. Pytanie, jak się to ma z mikrotransakcjami, no i ile finalnie Dragon's Dogma 2 zarobi. Bo mimo tego, że krytykuje się te mikrotransakcje, to pamiętajmy, że są ludzie, którzy bez żadnego oporu zdecydują się je kupić. Oczywiście oprócz tego gra ma jeszcze swoje problemy, chociażby z optymalizacją. Gra otrzymuje już co prawda pierwsze aktualizacje, ale na pełną naprawę wydajności pewnie sobie jeszcze długo poczekamy. Ale dobra, przejdźmy sobie może do następnego newsa. KOTOR Remake to projekt, który dla wielu osób jest już tak naprawdę skreślony. Choć jakiś czas temu rozmawialiśmy sobie o tym, że Saber Interactive, czyli studio odpowiedzialne za tworzenie KOTORa, zostało sprzedane przez grupę Embracer, pod którą to, krótko mówiąc, nie miało możliwości rozwoju tej gry. Od tamtego momentu spekulowało się, że Star Wars Knights of the Old Republic Remake wejdzie na dobre tory, że będzie tylko lepiej, no i wygląda na to, że się nie myliliśmy, bo Matthew Karch, czyli prezes studia Saber Interactive, potwierdził, że w tym momencie dokładają wszelkich starań, aby remake przebił oczekiwania fanów. I oczywiście nie podał jeszcze żadnych konkretów, bo studio dopiero co uwolniło się spod Embracera i wygląda na to, że są pełni optymizmu, no i przede wszystkim działają wreszcie prężnie nad projektem. Dla przypomnienia, grę zapowiedziano w 2021 roku i na tamten moment tworzyło ją studio Aspyr. A to właśnie w 2022 przejęło ją Saber Interactive i mimo tego, iż pojawiały się głosy, że prace nad grą są zawieszone, tak po burzy nastało słońce i projekt znów nabiera tempa. Na ten moment oczywiście nie możemy spekulować, kiedy w ogóle wyjdzie, bo przed nimi podejrzewam jeszcze długa droga, ale najważniejsze, że mają wreszcie możliwości do działania. Każdy, kto od jakiegoś czasu śledzi branżę gier, wie, że czerwiec to nasz miesiąc i dokładnie wtedy mają miejsce najciekawsze pokazy, na których obserwujemy zapowiedzi nadchodzących gier. Tak oto Geoff Keighley, czyli organizator Summer Game Fest, zapowiedział, że wydarzeniem odbędzie się 7 czerwca, no i nie zapominajmy również o Microsoftie, którym również w czerwcu standardowo ma zorganizować również swój własny pokaz. W tym roku znajdzie się tam również Activision Blizzard ze względu na całą tę głośną transakcję. Wiele osób zastanawia się, jak na ten fakt odpowie Sony, bo oczywiście od jakiegoś czasu za kulisami mówi się, że Japończycy mają również w tym okresie zorganizować swoje wydarzenie, na którym to ma zostać zapowiedziane chociażby Ghost of Tsushima 2, dodatek do Spidermana 2, czy nowa gra Bend Studio, czyli twórców Days Gone. Źródłem tych informacji są jak zwykle insiderzy, a konkretnie Jeff Grubb, który stwierdził, że Sony planuje swój pokaz już w maju, aby wyprzedzić Microsoft i trochę odróżnić się od reszty branży. Niestety nie wiemy, jakiego typu będzie to pokaz, konkretnie nie mamy pewności, czy będzie to PlayStation Showcase czy State of Play. No oczywiście skłaniałbym się raczej do tej pierwszej opcji ze względu na to, że 25 maja rok temu miał miejsce showcase, na którym to zapowiedziano m.in. Dragon's Dogma 2. Oczywiście nadal są to tylko doniesienia insiderów, nie bierzmy tego za pewnik i najlepiej, aby każdy rozpatrywał to po swojemu, ale tego, że Sony w tym roku z pokazem nie odpuści, możemy być raczej pewni. Rok 2024 zaczął się dla Ubisoftu całkiem przyzwoicie, no bo wyszła przecież taka gra jak Prince of Persia The Lost Crown, czyli niestandardowe wydanie biorąc pod uwagę tę serię. Gra spotkała się z dobrym przyjęciem, mimo tego, że według mnie idealna to ona nie była. Natomiast biorąc pod uwagę obecną formę Ubisoftu, raczej był to dobry krok w przód. Tom Henderson ujawnił nam jednak informację o nowym Prince of Persia, który ma być tworzony przez studio Evil Empire i są to twórcy Dead Cells, bardzo dobrze przyjętego roguelike'a z 2018 roku, który dał im odpowiednie doświadczenie, aby zająć się właśnie roguelite'em w świecie księcia Persji. Z dostępnych informacji wynika, że gra przez 4 ostatnie lata powstawała we współpracy Evil Empire i Ubisoftu, a Tom Henderson, odpowiedzialny za przekazanie tej informacji, stwierdził, że inspiracją dla twórców mają być francusko-belgijskie komiksy. Na ten moment przynajmniej oficjalnie o grze nie wiadomo w zasadzie nic, ale zapewne kwestią czasu jest to, kiedy zostanie ogłoszona, bo premiera we wczesnym dostępie ma odbyć się jeszcze w tym roku i szczerze mówiąc uważam, że jest to bardzo dobry ruch dla Ubisoftu. Do tego warto zaznaczyć, że gra ukaże się właśnie w Early Accessie na Steamie, co akurat dla nich jest dość niecodziennym ruchem. Dead Cells we wczesnym dostępie sprzedało się w liczbie ponad 850 tysięcy egzemplarzy, a twórcy w 2023 roku zdradzili, że gra sprzedała się w liczbie 10 milionów egzemplarzy. Dead Cells przestało być już rozwijane, więc zarówno Motion Twin, jak i Evil Empire zajęły się nowymi projektami. Dajcie znać, czy
czy czekacie na The Rock Prince of Persia, bo według mnie projekt zapowiada się naprawdę ciekawie. Cyberpunk 2077 to gra, która miała naprawdę pod górkę, co prawda oczywiście z winy deweloperów, ale trzeba oddać im szacunek za to, że spróbowali naprawić grę i przede wszystkim, że im się udało, bo tytuł na ten moment jest bardzo dobrze grywalny, do tego przecież w 2023 roku ukazało się świetne DLC Phantom Liberty i w pewien sposób te wszystkie aktualizacje oraz dodatek dopełniły Cyberpunka i sprawiły, że gra faktycznie stała się tym, czym miała być. Cała ta długa podróż CD Projektu z Cyberpunkiem 2077 była trudną, długą, ale potrzebną lekcją, bardzo mocnym doświadczeniem dla dewelopera, które pokazało kilka ważnych rzeczy, ale przede wszystkim to, że nieudany debiut wcale nie oznacza, że nie można tego wszystkiego naprawić, mimo tego, że zajmuje to lata. Adam Kiciński, czyli CEO w CD Projekt Red, przyznał, że studio jako całość jest wreszcie zadowolone z tego, jak wygląda Cyberpunk 2077, zarówno w wersji podstawowej, jak i z dodatkiem. Przyznał, że Wilmo Wolności od samego początku było dla nich naprawdę udanym projektem, zresztą nic dziwnego, bo dodatek zebrał przecież świetne oceny. Zespół Cyberpunka w tym momencie się mocno zawęził, większość osób została już odesłana do tworzenia kolejnego Wiedźmina, na którego wszyscy bardzo mocno czekamy, no i miejmy nadzieję, że Redzi, nauczeni doświadczeniem, zrozumieli, że na ich barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność i udowodnią, że stać ich na wypuszczenie dobrej, przede wszystkim dopracowanej gry. Dokładnie wczoraj na Steamie można było odebrać całkowicie za darmo grę Content Warning, czyli niewielki kooperacyjny horror, który jak wiemy, szczególnie gdy są dostępne za darmo, są ogrywane przez masę osób. Już wielokrotnie przekonaliśmy się, że horrory w kooperacji sprzedają się świetnie, no i tutaj akurat strzałem w dziesiątkę okazała się możliwość darmowego odebrania gry przez 24 godziny. I działa to bardzo ciekawie, bo nawet osoby, które nie zdążyły odebrać Content Warning, będą chciały grę kupić, a kosztuje ona w tym momencie 36,99, aby bawić się ze swoimi znajomymi, no i może to mocno napędzić sprzedaż. Ale dobra, przejdźmy sobie w tym momencie do najważniejszej rzeczy, jeśli chodzi właśnie o ten tytuł, a są to statystyki na Steam Database, które są przepotężne. Gra w pików miała ponad 204 tysiące osób grających jednocześnie. W tym momencie statystyki również trzymają się świetnie. Jest to ogromny sukces, szczególnie biorąc pod uwagę to, że gra zadebiutowała 1 kwietnia, czyli 2 dni temu. Zespół, który stworzył Content Warning, składa się dokładnie z 5 osób. W grze wcielamy się w łona youtuberów i wraz z ziomkami próbujemy stworzyć viralowy content, albo umieramy próbując. A darmową wersję gry, która była dostępna przez 24 godziny, odebrało 6 milionów graczy. Wygląda na to, że taktyka na premierę była niesamowita i gra przynajmniej w tym momencie wyprzedza Little Company, jeśli chodzi o liczbę graczy, aczkolwiek do rekordu jeszcze trochę brakuje. Warto zwrócić sobie też uwagę na recenzje, które są bardzo pozytywne. Tytuł utrzymany jest też w bardzo ciekawej, takiej niepokojącej stylistyce, w której chodzi o to, że raczej ma schizować. No i po raz kolejny mamy przykład tego, że kooperacyjny horror tworzony przez kilka osób jest w tym momencie w branży gier kluczem do sukcesu. Dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, no i do następnego.